Głównym celem jest ochrona miejsc pracy i zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników. To dzisiejsze słowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg. Od uruchomienia tarczy antykryzysowej minęły już 2 miesiące. Na konta przedsiębiorców trafiło około 60 miliardów złotych. Wsparcie finansowe dla pomorskich firm podsumował także wojewoda pomorski. Ponad 5 milionów złożonych wniosków w całej Polsce, 60 miliardów złotych już na kontach przedsiębiorców. Dofinansowanie do wynagrodzeń z gwarantowanego funduszu świadczeń pracowniczych to realizacja mikropożyczek, które mogą być umarzalne do 5 tysięcy złotych, to także świadczenie postojowe i zwolnienie ze składki ZUS-owskiej. Z tarczy antykryzysowej skorzystało także województwo pomorskie. Do naszych rodzimych firm trafiły już ponad 3 miliardy złotych. Większość tych pieniędzy służy temu, żeby utrzymać płynność finansową, żeby podnieść się z kryzysu, żeby móc wypłacać wynagrodzenia pracownikom. Ze wsparcia finansowego korzystają niemal wszystkie gałęzie gospodarki. Podczas kryzysu mocno ucierpiała także turystyka. Obroty żeglugi gdańskiej spadły o ponad połowę. Bez pomocy państwa sytuacja by się kompletnie załamała. W jakimś sensie może byśmy przetrwali, ale stracilibyśmy kwalifikowanych ludzi, bo oni po prostu też muszą żyć, mają swoje rodziny, mają swoje wydatki. W związku z tym pomoc ta nadeszła odpowiednio szybko. A to pomogło uniknąć szybkiego wzrostu bezrobocia, które obecnie na Pomorzu wynosi 5,3%. Przygotowanie tak szybko takich instrumentów prawnych, skomplikowanych, wymagało szybkiego procesu legislacyjnego, ale z drugiej strony wymagało też bardzo dobrej współpracy na różnych szczeblach polskiej władzy, organów władzy państwowej. I szanowni państwo, pokazujemy tym samym, że skończyły się czasy państwa teoretycznego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia m.in. możliwość zwolnień z opłacania składek oraz świadczenia postojowe, których w województwie pomorskim zrealizowano już ponad 88 tysięcy. Przedsiębiorcy najchętniej ubiegają się właśnie o zwolnienie ze składek, dlatego że jest to adresowane do najszerszej grupy przedsiębiorców. A pomorskie oddziały ZUS zrealizowały zwolnienia ze składek za marzec i kwiecień na kwotę 464 milionów złotych. Dofinansowania dla pracodawców, którzy mają spadek obrotów gospodarczych, wypłacają wojewódzkie urzędy pracy. Na dziś 1885 pracodawców skorzystało ze wsparcia wojewódzkiego urzędu pracy w ramach tej tarczy. Na wartość przekraczającą ćwierć miliarda złotych. Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych otrzymało wsparcie także 61 tysięcy pracowników.